Dzień dobry, witamy wszystkich menadżerów Speedway Managera, witamy wszystkich widzów i zapraszamy na magazyn Speedway Manager, w którym podsumujemy sobie pierwszą rundę, w zasadzie połowę sezonu 59. Oczywiście magazyn dla Was jak zawsze poprowadzi Pozioma. Siema. I Gatto. Siemanko jeszcze raz. Jak tam gorąco u Ciebie? Bardzo, bardzo. Pot się leje, pot krew i łzy. Okej, okay. Wszystko to właśnie związane z upałem. Rozmawialiśmy o tym, że doszliśmy tak do takiego konsensusu, że lepiej jak jest ciepło, że jednak bardziej wolimy, jeżeli jest ten upalny okres w naszym kraju. Dobra, słuchajcie, zacznijmy sobie podsumowanie, ale wyskoczę na dzień dobry od Ligi Adeptów, dlatego że tutaj na czele po 6 rundach, po 6 kolejkach Karzec Stal Rzeszów komplet 18 punktów, prawie 300 małych punktów. No słucham Cię Pozioma, tutaj no to jak, Ligi Adeptów. To jak dla mnie jest duże zaskoczenie, menadżer Daniel, pozdrawiamy, no to jest taki chyba debiut jego, znaczy debiut pod kątem wyskoku, jeżeli chodzi o miejsce w pierwszej lidze, no bo i tutaj taka dość mocna deklasacja rywali, 18 punktów, gdzie drugie miejsce Legion, 14, Bandycki Klub 14. No także widać, że tutaj mocna juniorka, nie wiem jak tam to wygląda pod kątem zawodników, jeżeli chodzi o Karzec Stal Rzeszów w sensie wieku, czy tam są sami 15-latkowie, czy nie. Wiesz co, wrzuciłem, a to nie tutaj, czekaj. Ale zaraz zobaczymy. Wydawało mi się, że wrzucałem gdzieś właśnie slajdy dotyczące tego klubu, ale mi to po prostu chyba gdzieś wcięło. Dobra, to wiesz co, to ja będę, to ja a propos tego składu, bo właśnie go przygotowywałem, tam nie, jest trzech... Jest trzech wiodących 15-latków. Tak, Arkadiusz Tomaszewski, Olgierd Kołeczek i Kevin Bogdański jest tak. Z trzech 15-latków, tak. Jeden 14-latek, dwóch 14-latków, Czesław Handberg i Clemens Olson. Tak. Ale no to mimo wszystko generalnie skład bardzo fajny, bardzo wysokie średnie, 2,9, 2,3, 2,8, no tutaj jest troszkę słabiej, 1,9, 2,0, podejrzewam, że ci 14-latkowie jeżdżą na zmianę. Felix Nowicki też tutaj dostał jakieś szanse, jeden punkt, średnia biegowa, także nie, bardzo spoko, zobaczymy, no chyba to się tak zakończy już, nie, tu raczej Karzec Stal Rzeszów ciężko będzie ktoś, czy to Legion, czy Bandycki Klub, żeby zagroził pierwszemu miejscu. Ale odlotowcy GoJetters, Speedway Team Węgli, LKS Lądek, Raven Speed Wyżysk, jeszcze myślę, że spokojnie na drugie, trzecie miejsce mogą się załapać. Zobaczymy, co się wydarzy. Tak, tu będzie walka na pewno o miejsce drugie, trzecie. Słuchaj, zwracam uwagę, ostatnio w ogóle zwracam sobie uwagę na najstarszych menadżerów i Daniel, menadżer klubu Karzec Stal Rzeszów, jest jednym z najstarszych menadżerów, jeżeli chodzi o staż. Ja tutaj to doprecyzuję dokładnie, bo wiele tych klubów zostało założonych 7 stycznia 2019 roku i tam jest taka kolejka. Widać było, że to były aktywowane wtedy prawdopodobnie konta, zaczęły się te aktywacje o 12.30. No i jednym z pierwszych, który gra do dzisiaj, a który miał aktywowane to konto, był menadżer Daniel. Pozdrawiamy, mam tu jeszcze jednego menadżera w dzisiejszym magazynie, o którym będę chciał wspomnieć właśnie, że jest stażem naprawdę doświadczony, a pewnie o tym nawet może i nie wiedziałeś. Czyli nie zwracałem na to uwagi, ale to można tutaj śmiało powiedzieć, że menadżer Daniel jest założycielem Speedway Managera. Jest jednym z tych właśnie, którzy od początku w tej grze są. Tam było parę sezonów przerwy, natomiast tak jak zwróciłeś uwagę, no faktycznie Karzec Stal Rzeszów w tych najwyższych ligach, ani seniorskich, ani juniorskich, czy adeptów, nie była ta drużyna widoczna. No teraz wraca pewnie menadżer, no będzie budował mocny skład, no tak zakładamy, zobaczymy. Tak, no ale widzę, że Bibi tu też wrócił, 14, 16 miejsce, Holiday Club, gdzieś tam w prywatnych wiadomościach mówił, że z powrotem wraca do poważnej rozgrywki, także no chyba tak jest. To bardzo dobrze, trzymamy kciuki oczywiście za wszystkich menadżerów, życzymy sukcesów. No to przejdźmy sobie teraz do ligi pierwszej, już liga seniorska, liga pierwsza, na czele Speedway Team Węgli, potem KSG Górnik, OKP i Arbomaniacy. No, nie da się ukryć, drużyna Speedway Team Węgli bez porażki. W zasadzie w ostatnim meczu, w ósmej rundzie, Speedway Team Węgli pojechał na wyjazd z drużyną Arbomaniaków, wygrywa tam jednym punktem.
wygrywa w ostatnim 15 biegu, natomiast no, nieobecność menadżera Arbo na tym meczu myślę, że mogła się do tego przyczynić, dlatego że w biegu 15 pojechał Billy Hamill junior, skądinąd najlepiej punktujący junior w tej lidze, ale no jednak junior na 15 bieg z taką drużyną jak Węgli to jednak ponad miarę moim zdaniem, w związku z tym Węgli podtrzymał serię niepokonanej drużyny w tym sezonie. Myślisz, że ktoś pokona Węgliego? Myślę, że nie, tym bardziej, że no zobaczymy tą drugą rundę, tak? Jeszcze tam 6 tych spotkań zostało do końca, ale będzie na pewno ciężko z tego względu, że skład no, ma do poziomu. Tak jak mówiliśmy też w poprzednim sezonie, że spodziewamy się, że to będzie no właśnie teraz era i taka dość pokaźna seria, jeżeli chodzi o drużynę Speedway Team Węgli. Zresztą do tego, do czego sobie dojdziemy, też druga drużyna tam mocno aspiruje. A ja Ci powiem jedną ciekawostkę, bo nie wiem, jak często przeglądasz albo przeglądałeś skład drużyny Speedway Team Węgli. Skupimy się trochę na tym, bo no jest to mistrz, drużyna, która broni tytułu bez porażki w tym sezonie. Ja zwróciłem, pamiętasz, my nieraz w magazynie mówimy o tym, że stawiamy na waleczność, nie? Że waleczność, koncentracja są ważne, ale jednak, no ja tak przynajmniej mam, z tą przewagą na waleczność. Jednak ta waleczność dla mnie ma wyższy priorytet, jeżeli ona jest wyższa od tej koncentracji albo bardzo równa, to jest ok. U Węgliego jest na odwrót, u niego koncentracja jest tym wiodącym parametrem. Jeżeli byś sobie prześledził zawodników, których ma w drużynie, to no, suma koncentracji jest dużo wyższa od sumy waleczności. Taka ciekawostka. Wrzucam ją po to, żebyście menadżerowie też obserwowali te najlepsze kluby. Niekoniecznie to, co my prawimy, jest tą jedyną najsłuszniejszą drogą, to jest raz, a dwa, no ja tu nieraz o tym mówiłem, zresztą nieraz mówiliśmy, zachęcamy do podglądania najlepszych menadżerów, co robią, jak budują skład, tak aby wyciągać wnioski też dla swojej drużyny. No dobra. No ciekawe, warto na to zwrócić uwagę. Statystyki, słuchajcie. Statystyki. Jeżeli chodzi o statystyki, to mamy tak, Bartosza Smyktałę, tu tak, jeżeli jeszcze o Węgli, bo chciałem zwrócić na to uwagę, że on ma w miarę równą drużynę, ale większość jego zawodników mimo wszystko średnio ma poniżej 2. Jedynym właśnie z nich jest Bartek Smyktała, którego tutaj mamy na 5. miejscu 2,205. Tak to cała pozostała drużyna, my dwóch mocnych juniorów oczywiście, średnio 1,413. No, ale to tak tylko zaznaczę, że też nie zawsze istotnym jest to, że trzeba mieć tych 2-3 ze średnią powyżej 2. Ale co? No mamy Kevina Juniora Balińskiego z OKP, no to już pan znany, Jacek Kruchajzer z Pioterów, no i Kacper Woryna, KSG Górnik. Kacper Woryna to chyba nawet, nie, to nie był zwycięzca chyba ostatniego SGP z zeszłego sezonu, ale chyba był na podium, jeżeli dobrze pamiętam. Tak mi się kojarzy, ale jest Wojciech Karpędze, z Arbo Maniaków jest Bartek Smektała, wymieniony 5. miejsce, także no mocna ekipa. Plejada. Jeżeli chodzi o juniorów, no to mamy Billy Hamila właśnie, którego wymieniłeś, najlepszy junior pierwszej ligi, 1895. No jest Niki Pedersen z Od Pawlusa, jest Piotr Pawlicki i Les Collins właśnie od Węgliego. I tu dwóch mocnych juniorów, jak widać, robi też robotę Węgiemu. Na pozostałych miejscach Ksawery Kaczorowski, Mirosław Sawina, Jason Kram, Eliasz Topinka, 8. miejsce od Darka, to też jakiś nowy junior, średnia 1-0. Tak jest. Okej, no więc jeżeli chodzi o, nie wiem, czy ta tabela Cię tutaj zaskakuje. No będzie bitwa o drugie, trzecie, czwarte miejsce na pewno. Każdy jeszcze ma szansę zarówno na utrzymanie, na podium, jak i na spadek. Dokładnie o to mi chodziło, że oprócz Węgliego pozostałe drużyny z miejsca 2-8 w miarę to wygląda, jeżeli chodzi o wartości punktowe, jest to wyrównana tabela. No i jak popatrzyłem sobie po składach poszczególnych drużyn, na przykład, nie wiem, Pawlusa, OKP, KSG Górnik, Piotery, wiesz, tu nie ma słabych drużyn, tu tak na dobrą sprawę zleci ktoś, kto no gdzieś tam będzie miał pecha, na przykład, bo nie wiem, czy to pech, ale już to kiedyś pisałem, OKP pierwsze 5 kolejek albo 4 kolejki chyba 3 razy jechał na mokrej. Dał radę, wygrał, bilans 2-1 na plus, no czyli może się zdarzyć sytuacja nieprzewidziana, no ale póki co OKP radzi sobie dzielnie, elegancko 3. miejsce, 3 wygrane, 3 porażki, świetnie. 2 remisy. I 2 remisy, dokładnie tak. Dobra, to wjedźmy w takim razie do Ligi 2-1, no więc słucham Cię, Kozioła.
No co, tu przewodzi nam Addis, 13 punktów, Speedway Team Węgli, druga drużyna, 13 punktów, Darek Darmak, dwójka, 12 punktów, czwarte miejsce Dzikie Smurfy, już punktów 8 i tutaj już będzie ciężko, żeby wskoczyć do tej pierwszej trójki, która zapewne będzie biła się awans. Zjarane Ziomki, lekcja pokory drugiej ligi, 2 punkty, tylko niestety jedno zwycięstwo, 7 porażek, jest jakaś jedna wygrana, fajnie, no ale to jak widać, nawet w ostatniej kolejce na wyjeździe u siebie przegrywa z Darkiem 44-46. Tak. Gdzie kolejkę wcześniej dostał 58-32, także no, uczy się. Kozini pozdrawiam, mam nadzieję, że kolejne sezony okażą się lepszymi. No i co tu jeszcze? Row Rybnik, Bandycki Klub i Stara Gwardia Nakło dzielnie walczą, jeszcze myślę, że mogą spokojnie myśleć o utrzymaniu. No właśnie, ciekawi mnie, czy Węgli też w drugi klub wprowadzi. W pierwszej kolejce ta drużyna przegrała z Addisem u siebie 4-4-4-6, pomimo tego obydwie ekipy są na czele. No zresztą Addis to raczej faworyt, jeżeli chodzi o awans. Tutaj będę zaskoczony, jeżeli ta drużyna nie awansuje. Ja, wiesz co, zwrócę uwagę tu na Bandycki Klub. Jednak ekipa, jednak drużyna, nie wiem, czy może KSM ich tutaj w jakikolwiek sposób przygniótł. Natomiast, no, drużyna, która też ma, wiesz, sporo transferów jeszcze od Araya. Tu jest Freddy Lindgren, Emil Breum, Bastian Borg. No tu jest ekipa, tak na dobrą sprawę. Natomiast, no, ich miejsce trochę jest nieadekwatne, powiedzmy, do potencjału. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, statystyki w tej lidze. Statystyki. Matthew Matusiak, Stara Gwardia Nakło, Oliver Allen, Stara Gwardia Nakło i Kevin Boyce z Darmak dwójki. Wszyscy ze średnią powyżej 2,4, 2,4, 2,5. No co, Miron Sztancl tu jest z Dzikich Smurfów, Paweł Chlip, doskonale znany, tam teraz pierwsze miejsce ma w SGP, bo tam było tak, ostatnio, tak, było tak, ostatnio tak, prowadzi, no. Zestawienie, także prowadzi. No Emil Broim, Kuba Żelazko, Adam Shields, pierwsze 8 miejsc. Tutaj Addis przewodzi, no i Stara Gwardia Nakło, dwóch seniorów, chociaż ten pierwszy tylko w jednym meczu, 4 biegi, no ale jest ta średnia 2,5, a Stara Gwardia Nakło dopiero miejsce 5. I trzeci senior, który jest, to jest miejsce 14, Bogdan Gąbka, ale też ze średnią 2,03. Także zespół fajny, tak jak widać, no ale niestety 5 miejsce, wyniki dobre. To byli seniorzy, no i juniorzy może zostawi ich tobie. No właśnie, Lukas Dryml to jest zawodnik Speedway Team Węgli. Od razu a propos Lukasa Drymla chciałem zwrócić uwagę. Waleczność 68, koncentracja 92. No cechy są ok, jeżeli chodzi o tego zawodnika. No i juniorzy w zasadzie Addisa, tu co prawda jeden z nich, Alan Bridger, tak? Miejsce trzecie. Tak, tak. Dlatego, że Jeleńkowski zrobił tylko, miał tylko 2 biegi. Natomiast, więc no, zwracam uwagę właśnie, no, nie wiem, będę to obserwował, bo jest to dla mnie też taka jakby ciekawa kwestia właśnie a propos tych juniorów, kto jakich zawodników dobiera, bo niekoniecznie, tak jak mówię, ta waleczność ma przewagę nad koncentracją. No i zwróciłbym jeszcze tutaj uwagę, raczej w pierwszej dziesiątce są juniorzy z czołówki, Edward Loman, Dzikie Smurfy. Jest jeszcze tu, zwróciłem sobie uwagę na Mariana Mrowca z Bandyckiego Klubu, też prawie średnia 1,3. No i brakuje na przykład juniorów Starej Gwardii Nakło. Tam mocni seniorzy, ale z kolei juniorzy poza pierwszą dziesiątką. Poza i ze średnią poniżej jedynki, nie? Dokładnie, jeżeli chodzi o staty. Dobra, Liga 2-1. No, słucham cię, Pozioma, tu tak będę cię... 2-2. Przepraszam, 2-2, Liga 2-2, tak jest. No mamy Mentowski Częstochowa, pozdrawiamy serdecznie, bo że tak powiem miejscowi. No i LKS Lądek, pierwsza drużyna LKS Lądek, 12 punktów, Mentowski oczywiście 14 z jedną porażką, LKS Lądek 12 z dwoma porażkami, trzecie miejsce KS Wilczony, 12 punktów, to nie był debiutant? KS Wilczony? Nie. Nie, KS Wilczony nie, to nie był debiutant. Już w drugiej lidze walczył, tak. Tak, no i Budowlanie Rybnik 11 punktów, no i tutaj tak dość intensywnie, że tak powiem, wyklarowała się ta pierwsza czwórka, bo niestety piąte miejsce FTŻ Twardo Torgal, pozdrawiam serdecznie, 6 punktów, no i LKS Lądek 6 punktów, Synowie Anarchii 6 punktów, Karzec Bielsko 2019, tutaj jeden punkcik remisik i 7 porażek, minus 98 czerwonych punkcik. Tak, tak, Karzec Bielsko ma tutaj ciężką przeprawę. Wiesz co, no Mentowski to też drużyna, która spadła, więc pewnie Olo będzie chciał szybko wrócić do pierwszej ligi. Chociaż nie, oni spadli jeszcze sezon wcześniej, więc to jest ich jakby drugi sezon pod rząd w drugiej lidze.
Tak. Natomiast pewnie walka o awans jest priorytetem. No i Szakale, LKS Lądek, 12 punktów. Ciekaw jestem, czy właśnie drużyna Szakala awansuje, no bo druga drużyna jest na miejscu szóstym. Rozmawiałem z Szakalem w ogóle na temat tego, dlaczego te dwie drużyny tak idą w miarę równomiernie. No, kwestia po prostu, tak się to wyklarowało, bo nie było nigdy dobrej okazji, żeby zbudować jeden, że tak powiem, mocniejszy skład, tak? Czyli gdzieś tam albo KSM, albo no, różne inne czynniki wpływały na to, że no tak się składało, że te dwie drużyny są wiodące, ale no myślę, że LKS Lądek po tym, jak Gustaw Dudek trafił tutaj z transferu z Nowa Huta Ninjas, no to był to mocny wstrzyk, jeżeli chodzi o potencjał drużyny. No i to też przekłada się na rezultat. Ciekaw jestem, jak się to będzie toczyło dalej. No i faktycznie pozostała czwórka, o której wspomniałeś, no będzie miała bardzo ciężką przeprawę, jeżeli chodzi o awans. Tutaj bardzo ciekawe też w siódmej i ósmej rundzie pojedynki. LKS Lądek, bezpośredni pojedynek z KS Wilczony, wygrywa pierwszy mecz 49-39, no i broni punktu bonusowego w ósmej rundzie. Co prawda przegrywa z KS Wilczony, ale przegrywa za dwa punkty. Bonus zostaje u Szakali, w związku z tym, no, patrząc na to, że te dwie, trzy drużyny tu będą ze sobą rywalizowały o awans, założyłem, że mentowskie awansują, no ale generalnie te bezpośrednie pojedynki na pewno pomiędzy tymi pierwszymi czterema drużynami będą miały tutaj duże znaczenie. No i w końcu Szakale zostaną rozdzielone, bo tam Szakale generalnie gdzieś tam miał szczęście ostatnimi czasy do tego, żeby jego dwie drużyny lądowały cały czas, tak, w jednej lidze. Tak, zgadza się. Może być tak, że LKS Lądek awansuje, a Lądek 2 spadnie, więc będzie już rozstrzał dwóch lig. Tak. I to taki, no, dokładnie, dwuligowy, no. Dobra, słuchaj, statystyki. Tak, no mamy tu, nie wiem, czy... Aha, dobra, to może zacznijmy od seniorów. No tu Mentowski Częstochowa, Tomasz Kałużny, Klemens Włodarczyk, pierwsze, trzecie miejsce, średnia 2,3,7,8, 2,4,4,7 i rozdziela ich Maksym Sitek właśnie z FTŻ-u Fordon ze średnią 2,4,1,5. Mikołaj Garstka, znany nam Leon Szakiel, szóste miejsce, również znany Mateusz Daniszowski, to jest ktoś nowy z Budowlanych Rybnik. Przynajmniej tak mnie nie kojarzy nazwiska. Ryszard Riedel to też znana postać. No i Patryk Nemezis to jeden z tych Nemezisów, które właśnie u Szakala występują. To podobno bracia. No i juniorzy, Miłosz Pakulski, nie? I tutaj o tym panu. Tak, mamy Miłosza Pakulskiego właśnie, najlepiej punktujący junior w tej lidze. Ale wiesz co, zanim jeszcze przejdziemy do Pakulskiego, ja tutaj do tych juniorów tutaj wrzucę też ciekawostkę. Mikołaj Zastępowski to jest junior, który jedzie w LKS-ie Lądek 2. To jest junior, który został wypożyczony z drużyny Worms Żnin. Tak. Matt tam chyba postawił na to, że pewnie KSM go gniótł i postawił na to, żeby mieć mocnych seniorów, słabszych juniorów. Tak mi się wydaje. Stąd wypożyczenie Mikołaja Zastępowskiego, który naprawdę no, ma takie imponujące mecze, jeżeli chodzi o występy w drugiej lidze. No i potem mamy juniora Budowlanych. Ernest Cieślewicz. Cieślewicz, dokładnie. No ale przejdźmy do Mariusza Pakulskiego. Juniora w juniora Mentowski Częstochowa. 21 lat, tak jest. No co, dojechany jest, nie? Start dojechany, na 90, dojechany. Jazda parą 86, ale mi się też cechy podobają. Przywództwo 7-8, presja 5-1, agresja 50. Super. O, super, to tak, to mój kierunek. I tu znowu koncentracja 92%, waleczność 58%, a jest to najlepszy junior Ligi 2. No, warto pamiętać o tym, że właśnie waleczność to wcale nie jest jakiś tam patent na to, że nie wiem, to będzie lepszy zawodnik od tego, który ma na przykład większą koncentrację. Dokładnie tak. No to wjeżdżamy sobie płynnie do Ligi 3-1. O, i tu mamy Wormsów. Worms Żnin, 15 punktów. Jedna porażka tylko, 7 zwycięstw, 74 punkty na plusie. Drugie miejsce Koziołki z Lublina, proszę bardzo. Tak. 6 zwycięstw, 2 porażki, 13 punktów. Trzecie miejsce, no to tutaj Pawlus, Speedway Team, 2, 13 punktów. Czwarte miejsce RKS, Koleja Żrawicz. I tutaj już 3 porażki, 5 zwycięstw, 10 punktów. Wudzynek, szóste miejsce. To też ciekawe, myślę, że jest to jeszcze drużyna, która może ewentualnie tutaj coś namieszać w tym drugim, trzecim, czwartym miejscu, bo raczej wydaje mi się, że u Mata pozycja niezagrożona, bo widać po pierwszej rundzie. Tym bardziej, że co ostatnia kolejka wywozi bonus z RKS, tak, Koleja Żrawicz. To jest ta pierwsza porażka, o której powiedziałeś. Tam w ostatnim 15 biegu pada remis 3-3 i ostatecznie
punkt bonusowy zostaje w drużynie Worms Żnin. No to i tak, w 15 biegu na wyjeździe remis 3-3 i finalnie 46-44, wydaje mi się, że bardzo fajny wynik, tym bardziej, że ten bonus jest zdobyty, nie? Okej, okay, dobra. No to statystyki w tej lidze. Statystyki, no i co? No i rządzi nam tutaj dalej Matt. Tomasz Golob, Szymon Woźniak, pierwsze dwa miejsca. Od Wormsów Żnin mamy Feliksa Damiansona. Czwarte miejsce, średnia 2,368. Gratulacje, Damian, bo to były twój reprezentant. Kreator, i trzecie, tak. Tak, i trzecie miejsce, Krystian Schenwald od Pawlusa, średnia 2,385. No i z Koziołków z Lublina mamy ze średnią 2,359 Bolesława Haja. I to jest zawodnik, który już po raz kolejny pojawia nam się w magazynie, z tego co dobrze pamiętam. Dokładnie tak. No i co, juniorzy dobra. Jeszcze nam zostają. Juniorzy, tak. Sylwester Latosi, Rafał Johansson, przepraszam, i Benjamin Cook. Wszyscy ze średnią 1,3, 1,4, 1,6, czyli powyżej 1,3. Każdy biegi odjechane. Tu w ogóle RKS Koleja Żrawisz ma dwóch swoich juniorów, mimo tego, że czwarte miejsce, dwóch juniorów ze średnią 1,250, 1,375. No i Achtom Legnica również, pierwsze i piąte miejsce. Piąte miejsce Klaudiusz Psionka ze średnią 1,167. Tak, tak, no właśnie, Sylwester Latosi z Achtomu Legnica, najlepiej punktującym juniorem. No i wrzucam tutaj tą drużynę Koziołków z Lublina. No, szeroka kadra. Bolesław Haj, słucham? Szeroka kadra. Wiesz co, no taka optymalna bym powiedział, bo to jest ile? 2, 4, 6, no dobra, 10, 11 zawodników, ale generalnie bym zwrócił uwagę tak, Bolesław Haj, no faktycznie ten zawodnik już nie pierwszy sezon nam się tutaj przewija w magazynach, no i szarpie dobrą średnią, to jest w ogóle wychowanek Admart Speedway. O, pozdro Admart. Pozdrawiamy tak, Admarta, i jeżeli chodzi o Rafała Johnsona, to jest tego juniora właśnie, to jest wychowanek, też jest dobrze dojechany, też z fajnymi cechami zawodnik, lat 21, 93 waleczny, 61 koncentracja. No, ciekawy jestem, czy drużyna Koziołków z Lublina faktycznie utrzyma ten kierunek i uda im się awansować do drugiej ligi, a z tego co kojarzę, no nie było ich w drugiej lidze, nie, oni w ogóle debiutują w trzeciej lidze. Tak, także mają świetny sezon. Bomba. Tak, tak, menadżer Spark, mówiliśmy chyba o ostatnim magazynie na temat tego menadżera, także pojawia się już. Rozmawialiśmy w ogóle na temat Koziołków z Lublina, no i wrzucam tu jeszcze Sylwestra Latosiego, właśnie o nim wspominaliśmy, o nim mówiliśmy, to jest najlepiej punktujący junior w lidze 3-1. No i na przekór tutaj koncentracja na poziomie 63%. No, no to co, Liga 3-2. Liga 3-2. No właśnie, tu jeżeli chodzi o tą ligę, słuchaj, to tak myślę, że z grubsza, dlatego że Rekinerów Rybnik, KS 1947 SG, no to są, czy Adis Gorzów Yacht Speedway Team, no to są doświadczeni menadżerowie. Więc pewnie oni pomiędzy sobą rozegrają tą walkę, chociaż nie wiem, nie będę wyrokował, bo całkiem nieźle sobie radzi tu Gwardia Krotoszyn i Stara Gwardia Nakło. Cały czas są w kontakcie, nie ma zbyt dużej różnicy punktowej. Cynek, no ciekawe miejsce, pytanie czy czwarta liga go będzie witała. Może chce się zluzować trochę z KSM-u i dlatego jak spadnie do czwartej ligi, to nie będzie, będzie mógł zbudować optymalny skład ewentualnie. No ale tu Gwardia Krotoszyn, widzę, zmieniła logo. A to nie, nie, aż tak szczegółowo na to nie zwracałem uwagi. No coś widzę tutaj czerwonego mi się pali, więc... tu jeszcze w uzupełnieniu w 7-8 rundzie mecze na szczycie, no bo pierwsza z drugą drużyną, KS 1947 wygrywa 9 punktami u siebie i broni punkt bonusowy, dlatego że w pojedynku z Rekinami Rowy Rybnik w rewanżu tylko 4-punktowa porażka. No bywaj tak. Tak, bywa i tak. I tu jeszcze do tej 4-punktowej porażki sobie jedną rzecz chciałem zerknąć. No. A w ostatnim 15 biegu patrzyłem, jak rozegrał się ten mecz na samym końcu, bo tam była ciekawa rywalizacja. Skończyło się ostatecznie 3-3 w ostatnim biegu. No i myślę, że tutaj drużyna KS juniorzy. Tu jest Phil Collins i Ireneusz Kościecha, dwóch prężnych juniorów. W tym meczu na wyjeździe zdobyli 9 punktów, 2 bonusy. Super. No i średnie też wysokie mają, nie? Tak jest. No właśnie, to przejdźmy do statystyk w takim razie w tej lidze. Dobra. Jeżeli chodzi o seniorów, Kuba Rożak, właśnie z Rekinów Row Rybnik, Dariusz Latosi od Adisa i Hubert Rybakowski, średnia 2,385, 2,409, 2,581, także no, bomba.
Jeżeli chodzi o juniorów, to właśnie ten Ireneusz Kościechas, którego wymieniłeś, pierwsze miejsce, średnia 1.9-1.2. No bardzo wysoka, 55 punktów, 34 biegi. Drugi jest Zizak Maklin od Sigmata z Gwardii Krotoszyn, 1.387. I Łukasz Nord z Rekinów Wrob Rybnik, poniekąd pierwszej drużyny tej ligi ze średnią 1.3-4-4. No właśnie, tutaj w uzupełnieniu dorzucę jeszcze Łukasz Nord z drużyny Rekiny Rof Rybnik. 20-latek, kawał zawodnika, od razu powiem, waleczność 86, koncentracja 76, no ale przywództwo 88, bardzo ładne cechy. Myślę, że to będzie jeden z wiodących liderów tej drużyny, jeżeli chodzi o formację juniorską, właśnie w przyszłym sezonie. No, to dobrze się składa, bo przy awansie może powalczyć. Tak jest. Dobra, to wjeżdżamy do kolejnej ligi, Liga 3-3. Panter EPC, Wataha KKZ, na łącz Ostrorów Motorki Bartka, 14, 11, 10, 10 punktów. No tutaj pierwsza czwórka, myślę, że będzie się biła o awans i o utrzymanie. W drugiej części tabeli mamy KŻD Rex Radomsko, Velocity Viper, Legend i Ostrów Men. Tak, ja tutaj, wiesz co, oblukałem sobie oczywiście drużynę Panter EPC, bo też mnie ciekawiło, że ta drużyna w poprzednim sezonie spadła, a przecież dobrze się zapowiadała, ale wydaje mi się, że to jest taka jest moja opinia na ten temat. Skład został odmłodzony w zasadzie, wiesz, tak sobie popatrzyłem, to jedzie tu jeszcze co prawda Kasper Boll, wychowanek Speedway Team Węgli, 31-latek, jest jeszcze Felix Heładze, wychowanek Adisa. Ale już potem od Cezarego Andrzejczaka wszyscy są wychowankami tej drużyny, albo pierwszej, albo drugiej, czyli Lonka, Solberg, Carlson, Larsen, Johnston. No więc myślę, że pewnie, nie wiem, czy Pantery, ale myślę, że w najbliższych 5 sezonach znajdą się w pierwszej lidze. O, tak bym to po prostu. Tak, też mi się tak wydaje. No ale tu już gadaliśmy nawet chyba kiedyś, to tak. Dwa sezony temu już było widać, że tam mocna młodzież była. No i jak widać, faktycznie wchodzą w ten wiek seniorów i robią robotę, bo tutaj średnie 1.9, 2.0, 1.6, jeżeli chodzi o tą środkową część składu. Max Lonka, Filip Solberg, Erik Karlsson. Tak, i tu jest jeszcze ciekawostkę tutaj wrzucę a propos tej ligi, i znaczy ciekawostkę, no po prostu zwróciłem uwagę na wyniki. Popatrz, na Łęcz Ostrorów remisuje u siebie z Panterami 4-5-4-5. No co teoretycznie spisuje tą drużynę na straty w drugim meczu, w meczu rewanżowym. Tymczasem wywożą z trudnego terenu, z terenu Panter, wywożą remis, czyli na Łęcz Ostrorów. Robert z Poznania pozdrawiamy, zresztą pozdrawiamy BML-a, wszystkich menadżerów pozdrawiamy, żeby nie było, ale też powalczyła drużyna na Łęcz Ostrorów w tej 8 rundzie. No to też pokazuje, wiesz co prawda jeszcze sobie wejdę, to jest Liga 3-3, prawda? 3, no. Ale w ogóle Panter EPC teraz zauważyłem, dopiero jest bez porażki. Tak. A to teraz widzisz. Na Łęcz Ostrorów wygrywa, znaczy wywozi remis dzięki ostatniemu 15 biegowi, w którym Bohumil Brychel i Kenjiro Abe przywożą na 5-1 Lonkę i Jędrzejczaka. Jędrzejczak, tak. Ale w tym rewanżu, w 8 rundzie? Tak, w 8 rundzie, w rewanżu. No proszę. W zasadzie to po 13 biegu 42-36 prowadziła drużyna Panter. Po czym, myślę, że dzięki rezerwie taktycznej w biegu 14 goście wygrywają 4-2, no i w biegu 15 wygrywają 5-1, wywożą remis. Super. Czyli w dwa biegi odrobili 6 punktów. Gratulacje, to jest bardzo, myślę, że tam był uśmiech na twarzy. Na pewno, no ale słuchaj, to uśmiech na twarzy może być teraz u ciebie, bo przejdźmy do statystyk. Najlepszym zawodnikiem Wataha KKŻ Diego Maradona, czyżby to był twój wychowanek? Nie, to jest wychowanek akurat Węgliego, ale ja tam go później prowadziłem dłuższy okres czasu, ale fajnie, super, średnia 2.387, no to widać, że działa swoje, robi chłopak swoje, 31 biegów, 64 punktów, fajnie, bardzo tak dobry jest, wynik. Tak jest, no i też zwróciłem uwagę na to, że wśród najlepiej punktujących seniorów w tej lidze z Panter jest Cezary Andrzejczak, no właśnie to miejsce 5, potem dopiero miejsce 13 Feliksa Heładze, ale Wataha KKŻ, Maradona, Wilkowski, Sullivan, no mocna trójka, że tak mocna mówię, trójka. Czyli liderzy tej drużyny. Mocna trójka, tak, no to są liderzy tej drużyny. Jedyne co, no to ten Heładze ma 39 lat.
I to tutaj mam nadzieję, że będzie jakiś godny zastępca z tych 24-25 lat. Myślę, że Pantery mają, BML ma to dobrze zaplanowane, jeżeli chodzi o skład. Tak. Zresztą tak mi się wydaje, że dlatego też postawił już teraz na 20-kilkulatków po to, żeby oni się objeżdżali. A tu będzie ciekawa rywalizacja w tej lidze na pewno pomiędzy jeszcze Motorkami na Łęczostrorug i Watahą KKZ. Też mi się wydaje, że ta pierwsza czwórka tu pomiędzy sobą rozdzieli awanse. No będzie się działo jeszcze. Statystyki juniorów. To tak może na szybko, nie? Eric Carlson. No, Eric Carlson, Szczery Jerry i Kazuhiro Aoki. Na Łęczostrorug zawsze tu te psikusy robi. Średnia 1,267, Jerry 1,485 i Carlson 1,645. Jest jeszcze Kasper Naziemiak na czwartym miejscu z Motorków, Bartka. Izaka Lersena to nie liczę, ale Bartłomiej Gatjatow z drużyny Legend. Ale niestety już średnia 0,9-0,6. Tak, tutaj tylko pięciu, tutaj tylko pierwsza piątka juniorów ma średnią powyżej 1. W zasadzie czwórka, bo ten piąty to tylko 4 biegi odjechał. Dokładnie tak. Okej, okay. No to co? To wjedziemy sobie teraz do ligi 3-4. No i co? No i tu mamy Motorki, również bez porażki. 7 zwycięstw, 1 remis, 16 punktów, czyli mamy już tutaj bonus wywalczony. Motorki wywalczyły bonus, wywalczyły z RKS-em Koleja Żrabisz dwójką i to taki dość solidny, bo w pierwszym meczu remis 45-45, a w drugim meczu 51-39. U siebie oczywiście. No i co? Drugie miejsce Silesia Wrocław. 12 punktów, jedna porażka, 3 remisy, trzecie miejsce Anioły i Nowrocław, 11 punktów, dwie porażki, 2 remisy i Akademia Haleria. No myślę, że tutaj już będzie ciężko włączyć się o walkę, o awans, raczej utrzymanie, 8 punktów. Co? Piąte miejsce Velocity Vipers, szóste miejsce Klub Żużlowy Wyżyc, siódme RKS Koleje Żrawicz i ósme KS Wilczony. No i słuchaj, Akademia Haleria to jest drużyna, która debiutuje w trzeciej lidze. Ja uważam, że radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. Myślę, że utrzymanie to będzie taki sufit, jeżeli chodzi o tą ekipę w tym sezonie. Natomiast zwracam uwagę, no bo Silesia, wydaje się, że Motorki już będą poza zasięgiem, nie? Natomiast Silesia i Anioły i Nowrocław, to ta rywalizacja na pewno będzie tu miała znaczenie. Zwłaszcza, że Anioły i Nowrocław, już kiedyś chyba o tym mówiliśmy, albo jeden sezon, albo w ogóle jeszcze w drugiej lidze ta drużyna nie jechała, a trzy ostatnie sezony, w zasadzie teraz trzeci sezon z rzędu spędza w trzeciej lidze. No więc jest, no i radzi sobie świetnie, więc no jestem ciekaw, czy Anioły i Nowrocław włączą się do walki o awans. Właśnie być może, być no i może staty. Tak będzie. No i staty. To co, lecisz? Nie, wiesz co, no ja mogę o seniorach powiedzieć, bo tu wiesz, no to dawaj, Tomasz, bo Leśniowski, widzę, tak. Tomasz Leśniowski w ogóle klasa sama w sobie, z tego co wiem, to on też jest w czołówce, jeżeli chodzi o SGP. Później Dimitri Berger i Michał Smoter. Berger to jest wychowanek Sylwii, prawda? Raven Speed Wyżysk. Więc no, naturalny kierunek to Klub Żużlowy Wyżysk dla tego zawodnika. Natomiast jeżeli chodzi o Michała Smotera, bo o nim chciałem dwa słowa, to jest wychowanek właśnie drużyny Aniołów i Nowrocław. A no wiadomo, że wychowankowie są w cenie, który ma bardzo dobre cechy. Mówiliśmy o tym zawodniku. Ja nie wiem, które on miejsce ma w SGP. Kojarzysz go gdzieś tam w czołówce? Nie. Chyba wiesz co, chyba jeżeli chodzi o czołówkę, to go nie ma akurat top 16, bo takie zestawienie przygotowywaliśmy, ale no na pewno jest wysoko. Z takim wynikiem 2-3-5-7 w lidze trzeciej na pewno powinien być gdzieś tam w pierwszej 30-40 zawodników najlepszych. Dokładnie. Jeżeli jeździ. Okej, okay. No i tutaj teraz juniorzy, słucham cię, bo tu jest juniorzy. Mariusz Mikołajczak z Motorków, Dariusz Kućko z Motorków, średnia 1640 i 1821, jeżeli chodzi o Mikołajczaka. Trzecie miejsce Gianni Versace, Klub Żużlowy Wyżysk, średnia 1563. No i co, tu mamy tego Mariusza Mikołajczaka. Tak. Technika jazdy 97%, 21-latek, no. Technika startu 80, technika jazdy parą 67, waleczność z koncentracją w miarę wyrównane, 72% waleczności, 79% koncentracji, 85% siły, 84% wytrzymałości. No dobry wynik jak na 21-latka, jak na trzecią ligę, jak widać spisuje się świetnie, 28 biegów, 41 punktów. Jeszcze raz powtórzę, średnia 1,821, drużyna Motorki. A tenże zawodnik, słuchaj, w drużynie Motorków jedzie już trzeci sezon na pozycji juniorskiej.
pierwszym swoim sezonie, mając 19 lat, zrobił 0, tam pojechał w 19 biegach i zrobił 0,158, czyli prawie że 0. Nie urwało. Natomiast sezon później, i to było w drugiej lidze, warto zaznaczyć, sezon później jechał w trzeciej lidze, mając 20 lat, zrobił 0,452, czyli prawie 0,5 punkta. A teraz no, jedzie w trzeciej lidze i jest liderem, najlepiej punktującym zawodnikiem. Taka to kolej rzeczy, tak to się rozwijał ten zawodnik. Czyli 21 lat to jest jednak bardzo kluczowy wiek jak dla zawodnika, jak widać, bo... No. Tak, no i też wiesz, patrzę też pod tym kątem, że to był pewnie taki junior, który gdzieś tam w uzupełnieniu jeździł, nie? Ale jeżeli się też trzyma zawodnika w parach, czasem w SGP puści takiego, no to też się fajnie rozwija ten zawodnik. Ja w ogóle, nie wiem, jakie ty masz zdanie na ten temat, skoro jesteśmy, zanim przejdziemy do Ligi 4-3, 4-1 chyba. A propos SGP, bo od zawsze była taka... teoria, że SGP buduje zawodnika. I patrząc też z punktu widzenia na przykład takiej formy tego zawodnika, jak on jeździ w SGP, im więcej on się objeżdża w tych zawodach SGP, takie jest też moje zdanie, to ten zawodnik potem przekłada to na lepsze rezultaty, jeżeli chodzi o występy w lidze. No jasne, to 100%. To ja tak, jestem w 100% za tą teorią również. Jak najbardziej tak. Okej, dobra, to wjedźmy teraz w takim razie do ligi 4-1. Tak jest. 4-1. No i co? Tutaj będzie ciekawa walka. Znaczy może w ogóle tak. Kurczok, gratulacje. 8 zwycięstw, 0 remisów, 0 porażek, 17 punktów. Ostatnia kolejka, runda 8, LK Żydbiała. No tutaj miazga, 69-21. Oczywiście wywalczony bonus, bo w pierwszym meczu na wyjeździe również Kurczok wygrywa 27-63. No tutaj... poszalał Darek, poszalał, gratulacje jeszcze raz. Ale będzie ciekawa walka o drugie miejsce, bo mamy Resowie z 14 punktami, jedną porażką, Arbomaniacy dwójka, 12 punktów z 2 porażkami i Speedway OSW 189, 3 porażki, 11 punktów. Myślę, że te drużyny tutaj jeszcze ze sobą zawalczą, z tego względu też, że rewanże będą, jeden był w 8 kolejce i tutaj będą rewanże w 9 i 10 kolejce, przepraszam najmocniej. Pomiędzy tymi drużynami. Tak, pomyliłem się tutaj, 9 i 10 kolejka, także no pewnie dopiero wszystko się wydarzy przy bonusach. No i co, 5 miejsce Speedway Dream Team, 6 miejsce drużyna Pierścienia, 7 LK Żydbiała, 8 PKH Neptun Gdańsk, 0 punktów, 8 porażek. I tu chciałem też od razu pozdrowić menadżera Speedway Fan, menadżera Speedway Dream Team, też należy do grona najstarszych i jednego z najstarszych menadżerów w Speedway Manager. Oczywiście tamta, ten staż jest liczony tak, że część z tych menadżerów miała o 12.30 aktywowane konta, a część o 12.31, potem o 12.32, no i tak to co minutę szło. W związku z tym akurat pamiętam, że Speedway Dream Team to też menadżer, który jest od samego początku. Nie no, fajnie, bo jeżeli mogę tylko dodać, fajnie widzieć, że ci menadżerowie dalej grają, no bo jakby nie patrzysz, no to już jest piąty rok, tak? Pewnie jakieś tam przerwy były u każdego, to normalna sprawa. Nikt grają, słuchaj, powiem więcej, grają, miłe jest też, myślę, że, czekaj, przełączę na ten widok tutaj, miłe jest też to, że nas wspierają i to naprawdę w bardzo fajnym zakresie. Super. Tutaj nie wiem, czy sobie mogę pozwolić na taką uwagę, na takie pytanie, ale menadżer Speedway Dream Team no, oficjalnie nie posiada konta premium, no ale skądinąd wiemy, że nas wspiera. Fajne, wielkie dzięki. Więc też są takie konfiguracje, powiedzmy sobie. No ale do tego konta też premium w razie czego zachęcamy, no tu chodzi też o te dodatkowe funkcje. Zresztą, dobra, nie o tym mowa dzisiaj w magazynie, nie o koncie macie premium. Macie ochotę gadamy o lidze. Tak, dokładnie. Co mamy? Statystyki. Staty. Jerzy Rujner z drużyny K.Speedway OSW. No tutaj tylko 4 mecze, ale 18 biegów, 42 punkty. To jest bardzo dobry wynik, mimo tego, że to są tylko 4 mecze. Z tego względu, że jednak drużyna jest na 4. miejscu. Średnia 2,5. Drugie miejsce Artur Janczuro. No to już znany pan Kurczak Gniezno. 2,472. I Miłosz Opala z drużyny Pierścienia. Razem w zasadzie z Januszem Szczotarskim, również z drużyny Pierścienia, panowie mają bardzo podobną średnią 2,4 i różnią się tam setnymi tysięcznymi. Piąte, szóste, siódme miejsce, no to Kurczok, dziewiąte również Kurczok, Antonin Komacen, Jonder Wilk,
Nie bez przyczyny Darek jest na pierwszym miejscu. Jeszcze raz gratulacje z 8 zwycięstwami. Tak, tak. No, zgubiłeś się w tej czwartej lidze na chwilę widocznie. Tak. No. I co? Juniorzy Eryk Konieczny właśnie od Kurczoka. Pierwsze miejsce też bardzo fajne, średnie 1,926. Drugie miejsce Borys Kazimierczak z Sarbomaniaków 1,781. I trzecie Damian Leśniak, również Kurczok. Tutaj w ogóle Kurczok, Arbo. Tak. Pierwsze 5 miejsc. Średnia u Damiana Leśniaka 1,444. 9 biegów, 11 punktów. No i Eryka Koniecznego wrzuciłem tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o juniora w tej lidze. Mm-hmm. No też jest, chociaż tutaj z techniką jazdy parą 70, wiesz, to pewnie w czwartej lidze to jest ok, ale w lidze drugiej czy pierwszej byłoby ciężko. Natomiast no, tak wygląda najlepiej punktujący junior w lidze 4-1 aktualnie. Ale widać już, że ten u Darka po prostu musi następować ten proces szkoleniowy troszeczkę dłużej, może troszeczkę więcej, kilku więcej szkoli na raz zawodników, z tego względu, że już tak nawet porównując go do Mariusza Mikołajczaka, który był w motorkach, z automatu widać, że kilka punktów procentowych na sile, na wytrzymałości i właśnie na technice startu i technice jazdy parą jest tej różnicy. No tak. Na in minus oczywiście dla Eryka Koniecznego. Jasne. No dobra, to wjeżdżamy do Ligi 4-3. Mm-hmm. FC Żory, 15 punktów, tylko jedna porażka. Miejsce drugie Śląsk Chorzów, 2. Mm-hmm. Miejsce trzecie RC Nigel i Polonia BDG na miejscu czwartym. I tutaj pozwoliłem sobie wjechać do tej ligi, dlatego że tak, no. Kilka ciekawostek, znaczy ciekawostek, na co zaskoczenie. Wiesz co, Śląsk Chorzów, tutaj w zasadzie Kulej ze swoją ekipą bardzo długo przewodził bez porażki i chyba w ostatnich kolejkach, tak mi się coś wydaje, że pogubił te punkty, bo wygrywa z RC Nigel, przegrywa na wyjeździe w rewanżu z RC Nigel 4-6-4-4, minimalna porażka. I gdzieś jeszcze musiał się zdarzyć, gdzieś jeszcze ta drużyna pogubiła punkty, jeżeli chodzi o remis. To jest pierwsza taka kwestia. Drugą kwestię tutaj chciałem rzucić, to właśnie drużyna RC Nigel. I znowu pozdrawiamy menadżera, bo należy do grona jednego z najstarszych menadżerów w Speedway Manager. Też logowanie bodaj 12.30, 7 stycznia 2019 roku. Super, dzięki wielkie, dzięki, że jesteś z nami, naprawdę ekstra. Tak jest. No dobra. Statystyki... Ale tu poczekaj, no, bo dawaj. Jak już rzuciłeś tą Ligę 4-3, to tutaj drużyna FC Żory widzę, że zaczyna gdzieś tam się bić chyba o wyższe ligi, bo raczej kojarzy ją z Ligą 5, a nie Ligą 4. Nie, to tutaj powiem ci, bo się zapędzisz, od razu powiem tak, ta ekipa od 54, no dobra, zdarza jej się trafić do Ligi 4, ale przeważnie bije się na poziomach Lig 2 i 3. I to jest drużyna, która od kilkunastu sezonów ma, jakby nie może się wbić do pierwszej ligi. W lidze drugiej, jeżeli jest, no to najczęściej ma miejsce 7 albo 8. No więc gdzieś tam jest problem, żeby się przebić w tej drugiej lidze. Okej, no być może brak loga zgubił moją interpretację. A to jest jedna z drużyn, która nie ma loga i jest w czołówce, tak. I dlatego ją pamiętam też. Być może. No to być może ja dlatego nie pamiętam. Być może. No dobra, przejdźmy na staty w tej lidze. No, mamy tu Kaspra Afelta. Afel, tak jest. W ogóle, tak. Znowu ja tutaj powiem. Nie, puszczę cię na juniorów, bo wiesz co, zwróciłem uwagę, tak, Kasper Afelt, to wiadomo, doświadczony zawodnik Nowa Huta Ninjas, podstawowy zawodnik, ale Igor Tesar, to jest z kolei wychowanek Darka. Wiesz, on tak popatrzyłem sobie właśnie po meczach Śląska Chorzów i tam chyba w którymś meczu w biegu 15, aż wiesz co, sprawdzę, bo chyba w meczu z RC Nigel, tak, Tesar i Afelt przegrywają w ostatnim 15 biegu 5-1, no i to też dlatego Kulej przegrywa ten mecz. A kto tam w RC Nigel jechał w tym 15 biegu? W biegu 15 jechał Paweł Błaszczyk i Piotr Czarnik. No i powiem ci, że taką Czarnik, no niezły piąte miejsce. Piąte miejsce w rankingu, jeżeli chodzi o średnią. A Błaszczyk jest w pierwszej piątce. A Błaszczyk jest w 14, ale też średnia 2108, także też powyżej 2. No widać, czyli zawodnicy z niższych tam pozycji ograli 5-1, no ale na własnym torze, no to wypadało im wygrać. W każdym razie transfery tutaj, do czego zmierzam, Kuleja, naprawdę grube. Bo i Afeld i Tesar tam pewnie jeszcze z 2 sezony pojadą, ale naprawdę powinni jechać na wysokim poziomie. Nie, no super. Jest jeszcze Aleksander Birkin na 4. miejscu ze Śląska Chorzów, też ze średnią 2,471, 34 biegi, 76 punktów. Wychowanek Szakala, czyli LKS-u Lądek.
Przy pozdrawiamy Szakal. Czyli kolejny dobry transfer, jeżeli chodzi o właśnie drużynę. Kulej umie w transfery, tak? Tak, no widocznie ma dobrego nosa do transferu. No dobra, i co, juniorzy? Mamy Władysława Musiolika ze Wstrzeżory właśnie, ze średnią 1,697. Jest Daniel Korbin z RC Nigel 1,636. Kuba Kulejewski właśnie ze Śląska Chorzów 1,375. Tu z Węgiel Rybnik mamy trzech przedstawicieli: Władysław Adamczewski, Norbert Mironow, Marek Bassara. Węgiel Rybnik niestety 5 porażek, 6 miejsce, tylko 4 punkty, ale jak widać juniorzy śmigają, mimo tego, że ten Marek Bassara tylko 7 biegów i 7 punktów, ale jakieś bonusy tam przywoził, 1-1-4-3, szkolonko. No i wrzucam tutaj nam jeszcze tą drużynę RC Nigel, czyli menadżera Nigel. Nie wiem, czy miałeś okazję luknąć sobie na tą drużynę. Patrzyłem sobie no na widzę. Najlepiej punktujący junior. W ogóle to ten RC Wilczki 303. To jest w ogóle, tak mi się wydaje, że klub partnerski. Raczej na pewno. I no, Kobrin, super. Jak a w ogóle groźnie brzmi. Kobrin, Daniel Kobrin. Dobrze tak. Brzmi, nie? Taki groźnie, przebojowy groźnie. Zawodnik. Groźnie mówisz, ale to no. czyli też tak można powiedzieć, że tak dość przebojowo. To jest 20-latek. Więc jeszcze wszystko przed nim. Natomiast Piotr Czarnik, RC Nigel to jest drużyna złożona z wychowanków, do czego chciałem zmierzyć, albo do czego zmierza tutaj ten mój wywód, bo i Borys Ziółkowski, i Czarnik, i Błaszczyk, i Marceli Pawłowski, no ewidentnie drużyna budowana na wychowankach podpieranych klubem partnerskim, no i też na przykład skład, który się zapowiada nieźle, bo jest dość młody, na przykład Marceli Pawłowski, tak wygląda, młody zawodnik, który no już teraz całkiem niezłe wyniki kręci. Znaczy, no, jest Kacper, no, jak na te 25 lat. No. Kacper Podolski też całkiem dobrze wygląda, co prawda nie jeździł w tym sezonie, ale też jest tutaj kadra, jest w czym wybierać. Myślę, że przyszłe sezony też pokażą. I pozdrawiamy, bo Gorzów Wielkopolski, bo RC Nigel właśnie chyba z tej lokalizacji. Gorzów Wielkopolski, tak jest, dokładnie tak. Zgadza się. No dobra, wprowadźmy się może w takim razie do kolejnej ligi. 4-4. 4-4, tak jest. Liga 4-4, no i co my tu mamy? O, proszę bardzo, tu jest jeszcze tak naprawdę 6 drużyn do awansu. Pierwsze miejsce, Niedźwiadki Rawicz, 12 punktów, 2 porażki. Drugie miejsce jest KKŻ Batacha, 12 punktów, 2 porażki, tu jeden remis, ale bonus wywalczony pewnie w 8 kolejce. Trzecie miejsce Polonia Fordon, Bydgoszcz, 11 punktów, 3 porażki, Speedway Tomasz Poznań, 10 punktów, 3 porażki. Co my tu mamy z informacji o tej lidze? Z bonusami po 8 rundzie są Makumba, SKKŻ Batacha i Polonia Fordon Bydgoszcz. Natomiast to wszystko jest jeszcze możliwe, bo Makumba właśnie 9 punktów, XXX123F, te team również 9 punktów. No to raczej KS Tyci, Grześki i Demiland Lublin się nie liczą już w walce o utrzymanie czy awans, ale myślę, że te pierwsze 6 miejsc no jeszcze będzie się układać. Tak, no tutaj wiesz co, Niedźwiadki Rawicz co prawda lider, ale już z SKKŻ Watacha właśnie straciła ta drużyna punkt bonusowy. Więc wydaje mi się, że tutaj no, SKKŻ, no będzie ciekawie, tu stawiam na tą pierwszą czwórkę, jeśli chodzi o taką typową rywalizację co do awansu, no z nastawieniem, że zresztą nie będę typował, no ale będzie na pewno ciekawie. Ciekawa sprawa, tym bardziej, że drużyna Niedźwiadki Rawicz to kobieta Magda, dobrze pamiętam? Sandra chyba. Sandra, tak, pozdrawiamy Cię Sandra, też fajnie, jak widać, płeć piękna, również rozwija drużyny w Speedway Managerze. Tak, no i też luty 2019 roku wejście do gry, także też doświadczenie w Speedway Manager jest bardzo duże. No dobra, to może staty teraz tej lidze. Staty, lecimy staty, już sobie tu klikamy, momencik. Koma mamy pierwsze, mamy Makumbę, Oliver Gierzyński, średnia 2,486, 35 biegów, 82 punkty, no bardzo dobry wynik. Drugie miejsce i trzecie miejsce, Niedźwiadki Rawicz, Czesław Świerzp i Aleks Wojcieszak, średnia analogicznie 2,480, 2,484. No mamy tutaj jeszcze przedstawicieli Polonii, Adam Sikorski, Makumby jeszcze, Eliasza Oleszko, 1,2,3 FT Teamu, Miłosz Schneider, Wind, także tutaj dość szeroko, chociaż Niedźwiadki Rawicz razem ze SKKŻ Batachą
przewodzą, jeżeli chodzi o ilość przedstawicieli. Wszystkich 15 zawodników ze średnią powyżej 2,118. Ostatni Zbigniew Karahincew z Polonii Fordon Bydgoszcz. I juniorzy. O, proszę bardzo. Junior KS Tyci Grześki. Jedno zwycięstwo, 7 porażek, ale Olgierd Stoyer, chyba tak, nie wiem, czy dobrze wymawiam. 24 biegi, 25 punktów średnia, 1,583, czyli jak widać junior tutaj jest naprawdę mocny. Mamy drugiego też z tej drużyny, jak już mówimy o KS Tyci Grześki. Olivier Twardosz na 6 miejscu, również ze średnią powyżej jednego, bo jest 1,125, 24 biegi, 23 punkty, także bardzo fajne wyniki. Jak widać, młodzież tego klubu się rozwija. Na drugim miejscu Paweł Taraszka, Niedźwiadki Rawicz, 1,429 średnia. I trzecie Dawid Nowaczek ze Speedway, Tomasz Poznań, 1,414. Tak, pięknie. Natomiast wrzucam jeszcze tutaj Polonię Fordon Bydgoszcz. Mhm. Prezes Krycha, pozdrawiamy serdecznie. To jest 6-7 sezon tego menadżera. No i w czwartej lidze w czołówce. Popatrzyłem sobie po zawodnikach oczywiście. No i tak, z jednej strony menadżer bazuje na juniorach, których ma jeszcze od momentu, kiedy założył klub. No bo to raptem 5 sezonów, 5-6 sezonów temu. Więc jakby ci zawodnicy no można powiedzieć, że szmanda jest okej, ale trochę im brakuje, 21-latkowie w sumie na tą ligę wystarczą, nie wiem jak tam wygląda szkolenie młodzieży. Natomiast pozostała, jeżeli chodzi o seniorów, no oczywiście transfery, ale też transfery takie naprawdę fajne, bo jak sobie popatrzę, co prawda są to zawodnicy, którzy mają tam 35 plus, powiedzmy sobie, oprócz Sikory, no ale Sikora 29 lat i też ma średnią naprawdę świetną. Chodzi o to, że pewnie ta drużyna, znaczy będzie się liczyła w grze o awans, bo tak, ma zawodników 35 plus, a tutaj oprócz tego, że są to zawodnicy, którym tam trochę waleczność, koncentracja spada, bo tak jest, to jednak mają piekielne doświadczenie, no więc oni się, a to doświadczenie w tej czwartej lidze na pewno będzie im przydatne. No i też wiesz, siła, wytrzymałość jest po 100%, no to trzeba sobie tych zawodników zobaczyć, ale te transfery są naprawdę fajne i no i wydaje mi się, że Polonia Fordon Bydgoszcz będzie no liczyła się w walce o awans do samego końca. No ciekawe, a dzisiaj z racji tego, że mamy niedzielę, mamy rewanż w Bydgoszczy, Polonii. Tak, o godzinie 14. No ciekawie, w ogóle zapowiada się po tym pierwszym meczu w Poznaniu. Tak. Dość, jak dla mnie, niespodziewanie wysoko wygranym przez drużynę gospodarzy. No gdyby tak Polonia, nie, no musi Polonia przejść dalej. Ja sobie nie wyobrażam tego, że oni nie wejdą do finału w ogóle w tej lidze. To i gdyby na tym etapie coś poszło nie tak, grubo. Trzymamy kciuki, pozdrawiamy Bydgoszcz. Pozdrawiamy, oczywiście. Dobra, Liga 4-5. Liga 4-5. A, Liga 4-5. No i tu mamy jednego z jeszcze dwóch, których będziemy wymieniać bez porażki. Swindona Robsona, 17 punktów, 8 zwycięstw. Bardzo fajny wynik, gratulacje. Drugie miejsce Mentowski Częstochowa, 13 punktów. Trzecie miejsce Bellevue, 10 punktów. I to są w zasadzie trzy drużyny, które tutaj o ten awans będą walczyć. Tak, no wtrącę, że to taka brytyjska trochę liga, no bo nawiązując do brytyjskich klubów Swindon Robson i Bellevue, Stal Manchester w ogóle, no taka brytyjska liga nam się trafiła. Ale patrz, jest tutaj Poland Team, nie wiem czy pamiętasz, to był menadżer Joker, to był jeden z pierwszych menadżerów, na których zwróciłem uwagę ze względu na to, że to był pierwszy menadżer, którego zauważyłem, że osiągnął 14 zwycięstw. Chyba to była Liga 5, 5 albo 6, jeżeli dobrze pamiętam, a tutaj czwarta liga, no próbuje się przebić od kilku sezonów, bo to już jest któryś sezon i powrót do Ligi 4, natomiast znowu 2 zwycięstwa, 6 porażek, 4 punkty. Dokładnie tak. Dobra. Tak. To co, staty może w tej lidze tak na szybko, nie? Tak, staty na szybko. Znaczy na szybko, no po prostu. Swindon Robson, pierwsze, drugie, czwarte miejsce, Czesław Franchetti, Kacper Adams i Błażej Kwiatkowski, dzieli ich na trzecim miejscu z Poland Team właśnie Miłosz Kołacki. Wszyscy ze średnią 2-3, 2-4, 2-4, 2-5. Z ciekawszych nazwisk, czy mamy tutaj kogoś? No nie mamy raczej. Jest na piątym miejscu Andrzej Smolarek, na szóstym Wojciech Golob, obydwaj ze Stali Manchester. No i tutaj podobnie cała piętnastka ze średnią powyżej 2-0. Jeżeli chodzi o juniorów, mamy Zaniołów 1990,
Dawida Barańskiego, średnia 1,714. Drugie miejsce Ireneusz Zielonko z drużyny Bellevue, trzecie miejsce w tabeli, średnia 1,545. I Colin McRae, to jest mój wychowanek. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Znaczy, no chyba tak, średnia 1,441, 34 biegi, 46 punktów. O, bardzo fajnie, oto Mentowski Częstochowa, pozdrawiam po raz kolejny dzisiejszego dnia, bo to drużyna druga. Okej, okay. Wiesz co, wrzuciłem drużynę Swindon Robson, jeżeli chodzi o slide. O, Robero, tutaj... właśnie. Menadżer Robero również pozdrawiam. Robero, wiesz co, i tutaj jedna, też fajne transfery, już nie będę jakby analizował poszczególnych zawodników, ale też no taki zawodnik jak Kacper Adams nie jest, jest mi znany od wielu, wielu sezonów. Mhm. On akurat jeździ, pewnie w tobie pozioma też, bo nieraz o tym zawodniku właśnie tak. Mówiliśmy. No więc warto sobie też zerknąć. Szeroka kadra to jest być może problem, a i tu jest faktycznie szeroka kadra, bo tu jest kilkunastu zawodników, więc i jeżdżą wszyscy. Więc nie wiem jak tam z utrzymaniem formy tak naprawdę, ale no, gdzieś tam pewnie na wyższych ligach zachęcamy do optymalizacji tego składu. No ale musi być dobre utrzymanie formy z tego względu, że wyniki są dobre, jest pierwsze miejsce, jest 8 zwycięstw. I tu jest jeszcze jedno takie nazwisko, o którym czasami wspominamy, pan Czesław Franchetti. Tak, bo to już... tak, to jest właśnie tych dwóch zawodników, bo tak, Kacper Adams to jest wychowanek z Pitcaru Lublin, wychowanek Jospena, a Czesław Franchetti jest wychowankiem drużyny Darmak, czyli Darka. No i tutaj widać po tych zawodnikach i po doświadczeniu, że są objeżdżeni i cechy są w porządku, także tutaj wszystko się zgadza. Jedną osobę, o której chciałbym dwa słowa powiedzieć, taka ciekawostka, Damian Barański właśnie, najlepszy junior w tej lidze, Anioły 1990. On jest, kurczę, no naprawdę spoko, bo gość ma 21 lat, technika startu 82, technika jest deparą 79, nieźle, nie? Cechy ma siła wytrzymałość. Spoko, ale siła wytrzymałość jest, no faktycznie kiepska. Jest trochę zawalony. Pytanie, czyli wydaje mi się, że musiał jeździć w turniejach, ale tutaj treningi chyba były niedopilnowane. Tak, dużo jeździł, ale nie, być może talent też nie ten i dlatego albo też, wiesz, wszystko się zgadza, nie, tutaj cechy i tak dalej, ale w rzeczywistości no ten zawodnik, no bo jeździ od 10 roku życia, regularnie, no wszystko jest, że tak powiem, prowadzone i świetnie, ale w tym wieku on ma o 20. Tak, ma o 20 punktów mniej siły i wytrzymałości niż jego rówieśnicy jadący w pierwszych ligach. Co nie zmienia faktu, że zawodnik jest świetnie wyszkolony. O, to chciałem, tak, na to chciałem zwrócić uwagę. Ale rozbijając tak na proste liczenie, to jest 60 treningów po przyroście 0,3 tak naprawdę, nie? To jest dużo. To jest dużo, tak. Dwa sezony. Mhm. Znaczy on wcześniej czy później dojdzie do poziomu 100, tylko że zajmie dużo, dużo więcej sezonów. Nie? Tak, tylko w wieku 30 paru lat. Dobra, pozioma trochę będę podganiał nas teraz, bo się rozgadujemy. Dobra. Kolejna liga. Kolejna liga to jest tutaj 4-7. No na czele Unia Unisław, 14 punktów. W ogóle tu jest taka wielka trójka, Unia Unisław, Śląsk Chorzów i Admart Speedway. Po kilkanaście punktów mają te drużyny, no potem już od Legionów pewnie ta wielka, ta pierwsza trójka będzie walczyła o awans. Mhm, dokładnie tak. No tu Admart wywalczone dwa remisy na wyjeździe, wygrany bonus z Falubaziakiem w 8 kolejce, Śląsk bonus wygrany z Legionem i tylko jedna porażka na wyjeździe w pierwszej rundzie. Też, właśnie. Tutaj długo też Kulej był niepokonany, to jeszcze wtrącą, chyba też ostatnią dopiero, tak, to jest w 8 kolejce przegrał po raz pierwszy z drużyną Legion, tak. Tak, no i tylko jedna porażka na wyjeździe w pierwszej rundzie właśnie z Unią Unisław. No i Unia Unisław, remis w pierwszej kolejce właśnie z Admartem, rewanż w ostatniej będzie i tutaj wydaje mi się, że to będzie kluczowe spotkanie względem tych pierwszych dwóch miejsc, jeżeli chodzi o ustaw. 14 kolejka. Benjamin Basso najlepiej punktuje w tej lidze, Śląsk Chorzów, no, znowu kolejny zawodnik ze Śląska Chorzów, to jest jeszcze Steven Goret. To są na pewno zawodnicy od Araya. Tak naprawdę jakby zebrał Kulej tych wszystkich zawodników z dwóch klubów do jednego, no to miałby naprawdę gruby dream team. Nawet jakby on złożył z 37-latków takich zawodników, można powiedzieć, podstarzałych, to ma naprawdę grubą bandę, która może walczyć o drugą ligę tak naprawdę, jakby to się ułożyło w przyszłym sezonie. Może tak zrobić, zobaczymy. Tak, i najlepiej punktującym juniorem Roman Jankowski, KS Unia Unisław, średnia 1,750. Nie wiem, czy sobie tu Romka Jankowskiego nie wrzuciliśmy. No właśnie, wrzuciliśmy sobie Romka Jankowskiego.
Ulubiony tuner Graversen. Co rzadko wypada Graversen na ulubionego tak. tunera? Znaczy przynajmniej z tych, których dzisiaj, o których dzisiaj mówimy, to jest pierwszy Graversen. Tak, ciekawe. O widzisz, czyli jednak jest, czyli się trafił tak, Graversen. Tak, Graversen. No ale tu jest doprany zawodnik, nie? Jest. 20-latek jeszcze. No. Jest. Tu widać, że jest skupienie pełne na szkoleniu, ale też talent musi mieć troszeczkę niższy niż 10, bo siła, wytrzymałość po 74 jak na 20-latka. No pytanie jeszcze tam do połowa sezonu została, więc pewnie tam dociągnie do 76-7 i będzie 21-latek rozpoczynał pod 80, jeżeli chodzi o siłę wytrzymałość. Zgadza się, dobrze wygląda. No. Dobra, to jeszcze ostatnia liga została nam 4-8. No i tu najważniejszym punktem, że tak powiem, tej ligi jest MKS Toruń. 7 zwycięstw, remis 1, 0 porażek, 16 punktów, 175 zielonych. Na plusie drugie miejsce Unia Leszno 1938, 14 punktów z jedną porażką, jednym remisem. Monster GKM Grudziądz 3 porażki, 11 punktów. I Andy Bydgoszcz dwójka 3 porażki, punktów 10. Tak, no tutaj zdecydowana dwie ekipy, MKS Toruń i Unia Leszno 1938. W zasadzie wiesz, no Unia Leszno ma też jedną porażkę, no właśnie z MKS-em Toruń. No ale odpowiednio 16-14 punktów, ta dwójka zaczyna już odjeżdżać pozostałym ekipom. Wydaje mi się, że ani Monster, ani Andy już do tej czołowej dwójki po prostu nie nawiążą, tak mi się wydaje. Więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Unia Leszno, bo o ile MKS Toruń, też jak tutaj dwa słowa, jak jesteśmy. Wszyscy za średnią powyżej dwójki. Tak. Patrzyłeś na to, nie? To przejdźmy może do statów, wrzućmy sobie to od razu. Statystyki. Tak. Statystyki, kurczę, już klikam. Mirosław Olech Fierowicz, Janusz Mitura, pierwsze dwa miejsca, 2.7.7.4, 2.6.4.1, trzecie miejsce Władysław Karnas z Unii Leszno, 2.5.2.6, no ale czwarte, znowu MKS Toruń, siódme, MKS Toruń, Ksawery Pękała, 11, Adrian Pyda, MKS Toruń, także no tutaj mocna paka. Tak, mocna paka. I jeżeli chodzi o juniorów, tu z kolei najlepiej punktuje Felix Tic, Andy Bydgoszcz 2, średnia 2-0, świetnie, ale też bardzo dobrą średnią ma Marcin Ryczek, Unia Leszno 19-38 i to jest transfer z Raven Speed Wyżysk jeden albo dwa sezony temu. Tak. Ale Mariusz Kupczak z MKS-u Toruń Junior też się tutaj znajduje, chociaż jest to wychowanek. Nie, Kupczak to jest senior, co ja gadam. Ale jest tu, jeżeli chodzi o juniorów, to bym jeszcze wrzucił, bo to akurat rzuciło mi się taki ostatnio nielubiany w Częstochowie Miki Mikkelsen 1440. Miki Mikkelsen, tak, świetny, znaczy fajne ma cechy w ogóle ten zawodnik. No i myślę, że też sukcesem Unii Leszno jest to, że nie ma w składzie Leona Madsena chyba, nie? Tak, to na pewno. Tak jeszcze patrzę, czy tu gdzieś się Madsen nie przebija, ale nie ma Madsena, jest okej. Jeszcze żartujemy, nie? Dlatego mogą się spokojnie dogadywać. Gra. No i pozdrawiamy Toruń jeszcze raz, MKS Toruń bez porażki. Brawo. Brawo. Dobra, tak Liga, Ligi Piąte, bo tu mamy kilka lig przygotowanych. Tak, mamy kilka lig przygotowanych. 5-3. 5-3 będzie pierwsza. 5-3. 5-3. I tu chcieliśmy zwrócić uwagę na drużynę Grim Reapers. Tak, drugie jest miejsce. 6 zwycięstw, 2 porażki, punktów 13. Pierwsza Armada, no tutaj znana nam drużyna bez porażki, 16 punktów. Trzecie miejsce Andy Bydgoszcz, klub wiodący, 11 punktów. I czwarte miejsce Gossip z punktów 9. To już drużyna raczej, która nie będzie liczyć się o awans. No i mamy tą Grim Reapers. Tak. Mamy drużynę Grim Reapers, co prawda dwóch 40-latków. No to tutaj na pewno oni wypadną, ale bardzo to fajne średnie 2-2, 2-4, 5-5. Ale jest czym wybierać. Mamy jednego 35-latka, Cezary Winiarski. Jest 31-latek Oliwier Dzikowski. Jest 29-latek Edmund Ochal. Jest dwóch bardzo dobrych juniorów ze średnimi 1-2-8-1, 1-6-8-8 i to jest Roman Kolet i Jakub Woodyfield. Także na pewno drużyna, która pojawia nam się gdzieś tutaj w tej piątej lidze, być może będzie w czwartej i będzie walczyć o wyższe cele. Tak jest. A warto zaznaczyć, że drużyna Grim Reapers jest od 50 sezonu, a więc 9 sezon Speedway Manager w tym momencie. Okay. I miejscowość Kraków, pozdrawiamy, no twoja rodzima, więc. Grim Reapers jest z Krakowa w ogóle, widzisz, nie zwróciłem na to uwagę. O, jak to cieszy, to jakby rzadko kiedy widzę drużyny z Krakowa, które faktycznie są na
Wanda, poziomie. Wanda. Tak Wanda. Jest, tak jest. Wczoraj zresztą tor Wandy szczęśliwy dla drużyny U23. Oczywiście. Dobra, no to wjeżdżamy do kolejnej ligi, nie? Tak, 5-6. 5-6. Tak, Liga 5-6 i tutaj z kolei chcielibyśmy zwrócić uwagę na drużynę Lisa. Mimo tego, że mamy tylko 5 punktów, tylko 5 zwycięstw i 3 porażki, ale jest tylko po 8 meczach, no daj spokój. Nie, bardzo dobry wynik, tak, oczywiście, ale no, tylko względem pierwszej drużyny, gdzie tych punktów więcej jest za 4, Speedway Team Odjazd. Natomiast Lisa 11 punktów, jest to też drużyna, która gdzieś tam pojawia się w naszym magazynie po raz pierwszy, drugie miejsce. Trzymamy kciuki za awans. Jeżeli możemy spojrzeć, to również mamy Zbigniewa Rydla, 40-latka. Możesz rzucić ją? Tak. No, mamy 40-latka Zbigniewa Rydla, ale mamy też Feliksa Torsela, 36-latek ze średnią powyżej 2. Mamy Wiktora Plutę ze średnią powyżej 2, 27. Kolejny 27-latek Wojciech Żabiałowicz, średnia 2,4,5,9. Także jest tutaj w czym wybierać. Juniorzy 18, 17, 16, więc dopiero dobijają do tych, powiedzmy, formalnych 21 lat, gdzie będą najlepsi w swoim wykonaniu. Także trzymamy kciuki, życzymy awansu. No, tak, i powodzenia. O, bardzo. I Leszno. I ja mamy Leszno. Patrzyłem sobie jeszcze, wiesz co, akurat, bo jest taka drużyna, taki team tego, ale tak, to tak tylko przy okazji, a propos, taki team tego radzi sobie średnio, ale bonus, punkt za nazwę, super. Dobra. Team tego ten sobie radzi, no. Tak tego sobie radzi, dokładnie. No i liga kolejna, liga 5-9, GKS Wybrzeże Kopi na pierwszym miejscu, miejsce drugie, no właśnie, Cheat. 0-0-0, Cheat, niech to będzie po prostu Cheat. I to też jest klub, o którym chciałbyś dwa słowa powiedzieć. Tak. No i tutaj mamy Piłę, Polonia Piła, pozdrawiamy serdecznie. Szeroka kadra, jeden 39-latek, co prawda, który zapewne tam wypadnie albo zostanie sprzedany zapewne, ale jest tutaj w czym wybierać, jeżeli chodzi o jazdę. Jest Max Fizikowski na przykład ze średnią 2,7-2,5, który ma... No, przerwę ci, jak tu będę. Max Fizikowski, w ogóle to jest wychowanek mój. To tak, wiesz, nie żebym tu akurat tak popatrzyłem sobie, gdzie on jeździł, ale wiesz co, i tak sobie zerknąłem, bo to pamiętam, zawodnik nie był z talentem 10. Taka ciekawostka, jak już tu jesteśmy. Max Fizikowski ma 33 lata. Czyli mógłby Max trochę mieć, bo on ma technikę startu 95, technikę jazdy parę 89, ale wiesz, na co zwróciłem uwagę, że miałem takiego zawodnika, który ma waleczność 96 i koncentrację 78. On ma według tamtej mojej średniej 174 w sumie, w wieku 33 lat. Kawał grajka, mi się wydaje. Zajebisty. Tak. No i pierwszy sezon, nie, drugi sezon w drużynie Cheat jedzie, dlatego że poprzednio zrobił średnią prawie 2,9, ale to była Liga 6. Sorry, przerwałem ci, wracamy do... Nie, ale spoko, bardzo fajnie, nie wiedziałem, że to twój wychowanek, to tym bardziej cieszy, że możemy o takich zawodnikach mówić w lidze 5-9 u w zasadzie menadżera, który pojawia się pierwszy raz u nas w magazynie. No mamy tutaj juniorów, co prawda troszeczkę słabszych, bo ci juniorzy niestety... Na miejscu ósmym jest tylko jeden z nich, Zbigniew Wranik ze średnią 1,5,6, bo w tej lidze dominuje Marvin Cox, GKS Wybrzeże Kopi ze średnią 2,069, 29 biegów, 47 punktów. Ale jeszcze raz trzymamy kciuki, Polonia Piła, pozdrawiamy serdecznie, liczymy na awans. Trzecie miejsce jeszcze drużyna Czerwoni Mariaci, czwarte miejsce PNTR EPC, 12-11 punktów, to na pewno będą drużyny, które również mogą liczyć się awans. Mhm. No. Marvin Cox ma 16 lat. Tak, nie, no, zajebisty jest, no. Ja wiem, bo ja już klikałem wczoraj go też. Patrzyłeś sobie go? On ma 16 lat, z cechami niezłymi. No, faktycznie GKS Wybrzeże Kopi ma super juniora. A więc tak wygląda Liga 5-9 w dużym uproszczeniu. No pewnie te pierwsze 4 drużyny będą walczyły o awans, no ale będziemy się na pewno przyglądać drużynie Cheat. Jak sobie będzie radziła w kolejnych kolejkach. Dobra, no to Liga 5-10, tak. I tutaj mamy Race Team 2 na czele, ale miejsce drugie jest Tarpol SC. Mm-hmm. To też nowa drużyna. Znaczy nowa, nie mówiliśmy o niej, nie zwracaliśmy na niej uwagę. Tak. A tu udało nam się wyłapać właśnie w lidze 5-10. Menadżer Jay-Z. Tak, widziałem Jay-Z i drużyna jest Starnowa, czyli też tutaj małopolski klimat, trzymamy, nie jest źle.
Tak. Jest twoje takie, wiesz, twój okręg, że tak powiem. 380 metrów twarda, nie wiem jakie na Wandzie Kraków, jakie jest tor. Nie wiem, ale nie, to tutaj Unium Tarnów się nie. Sugeruj bardziej. Tu Unium Tarnów okay. Się sugeruj, tak, przepraszam. A tor w Tarnowie jest długi i nie zdziwiłbym się, jakby miał 380 metrów, dokładnie. No widzisz, to być może twarda nawierzchnia 380 metrów jest tutaj jakieś sugerowanie się. Założony 14 lutego 2019 roku, więc to też jest jeden z menadżerów, który gdzieś tam gra. I tutaj warto to nadmienić, bo menadżer co prawda, no właśnie, z 2019 roku, ale tak naprawdę wrócił w 56 sezonie. To znaczy był jeszcze epizod tam między 40 którymś 50 sezonem, ale później ostatecznie wraca w 56 sezonie, więc można powiedzieć, że to jest taki czwarty sezon pełny po powrocie. Mm-hmm. No i co, mamy tu jeszcze KKM Diabły? Tak jest. Czy nie? A nie, bo poczekaj, a nie, dobra. Nie, tak. KKM Diabły, miejsce trzecie. Tak. To też wydaje mi się, że drużyna, która nawiąże do awansu. Jest też Hutnik Tour. No ale patrząc po tej pierwszej serii, czyli tych pierwszych meczach plus te rewanże, no to Race Team 2 i Tarpol. No i KKM Diabły być może się włączą do walki o awans. Zobaczymy. No i mamy tu też pana Sergi Klubuć, nie? Sergi Klubuć, pozdrawiamy. Oczywiście, że tak. To jest no, menadżer, który powrócił do gry, nie? Szósta liga, no legendarny klub w elicie, można sobie sprawdzić, jeszcze tam wysokie miejsca zajmuje. Dobra, to co, następna liga? Tak. Co mamy następnego? Następnego mamy 5-11. W zasadzie to będzie ostatnia liga, o której dzisiaj powiemy. No tak. I też właśnie między innymi dlatego, że wyłapaliśmy tutaj drużynę Wolfie Krosno Speedway Team, która zajmuje obecnie drugie miejsce. W lidze przewodzi Akademia Resowia. To jest doświadczony klub, doświadczony menadżer, więc pewnie tego awansu z rąk nie wypuści. No ale potem od miejsca drugiego robi się ciekawie. Tak, tak. Jest Wloma, jest KS Nieszawka. To też są drużyny już nam znajome. Pozdrawiamy serdecznie menadżerów oczywiście. Piąte miejsce Team Szczecinek, szóste Podgórze, siódme Skarpa, ósme Histix Team. To nie wiem, pierwsze słyszę. Ale trzymamy kciuki, Wolfs Krosno Speedway, no Krosno jakby inaczej, 380 metrów twarda nawierzchnia, menadżer Kuszci 7 od marca tego roku z nami, tak. 2 marca dokładnie. Szósty sezon, no dokładnie. Szósty sezon, fajnie, menadżerzy, zawodnicy na pewno do jazdy, widać Błażej Łęcz, średnia 2,6-3,4, Oliwier Smoliński, 31 lat, 2,4,5,0, dwóch fajnych juniorów, 18-latek Nikodem Włodarczyk, średnia 1,6,4,5 i 21-latek Lech Kieszkowski, 1,5,4,5. Kieszkowski to już jest ktoś, kto się przewijał u nas, ale akurat ale nie to wiem. Są, wiesz, to zawodnicy, których ten menadżer otrzymał w momencie, kiedy zakładał klub, więc Kieszkowski jako 16-latek wszedł tutaj, widzę, do ligi. Może Nikodem, w szóstej lidze gdzieś tam. Nikodem Włodarczyk, może już faktycznie w szóstej lidze się gdzieś to przewijało. No i Nikodem Włodarczyk też, to jest zawodnik, który tutaj razem z tym klubem rozpoczął karierę w Speedway Manager. No ciekawe, czy drużyna Wolves Krosno Speedway Team awansuje. Chociaż Wloma to też jest drużyna, którą skądinąd gdzieś tam kojarzę. Tak, KS Nieszawka również, nie? To też KS Nieszawka też, no tak, oczywiście. Stadion Moto Arena, lokalizacja Krosno, nawierzchnia twarda, tor długi 380 metrów, do czego się zobowiązuje. Także życzymy powodzenia, trzymamy kciuki. Menadżer Puszci 7. Zgadza się. No i co, to dobrnęliśmy do końca, jeśli chodzi właśnie o analizę, o ten dzisiejszy nasz magazyn. Ja tak trochę to podganiałem w drugiej części, bo chciałem, żebyśmy się w godzinę zamknęli, no ale jak oczywiście się nie udało. No, ale no jak ktoś ma ochotę, posłucha przy niedzieli, przy Rosole, jak ktoś nie ma ochoty, to dojdzie do swojej... Rozgadaliśmy się dzisiaj o innych tematach, ale tak też chcielibyśmy, żeby te magazyny wyglądały. Pewnie jak będziemy robić kolejny magazyn, ja już tak sobie myślę, to wrzucimy wam informacje, żebyście nam też podrzucili ewentualnie ligi, o których chcielibyście, abyśmy powiedzieli. Zawsze można to zostawić, tą informację w komentarzu. My czasem kręcimy się wokół tych samych lig, tych samych drużyn, zwracamy na nie uwagę, no ale dzisiaj wyłapałeś na ligi piąte naprawdę sporą grupę menadżerów, którzy są od kilku miesięcy w Speedway Manager i zaczynają radzić sobie coraz lepiej. Teraz warto sobie przypomnieć te wszystkie kluby, o których dziś mówiliśmy, Pantery, EPC, Śląsk, Chorzów i tak dalej, Wormsy, Żnin, kiedy oni zaczynali, a gdzie są teraz. Dokładnie tak. No. To co? To dzięki bardzo, Pozioma, za rozkminę niedzielną. I trzymamy kciuki dzisiaj za Polonię.
Nie to, że jesteśmy stronniczy, ale trzymamy kciuki za Polonię. Trzymamy kciuki za Polonię, ja tutaj dorzucę, jak już tak skoro gadamy, a Pator też dzisiaj jedzie, ważny mecz z Gorzowem, akurat będzie ciężko, także chyba o 19 z minutami jadą, z tego co kojarzę. Także no, ciekawie zapowiadający się mecz play-off Ekstraligi. Tymczasem, słuchajcie, oczywiście prośba o subskrypcję, o lajki, o udostępnienia, o komentarze. A komentować można wszystko, z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie. Być może nasze teorie są trafne bardziej albo trafne mniej. W każdym razie zachęcamy do aktywności, to nam wszystkim pomaga. No i oczywiście dziękujemy Wam bardzo, że jesteście z nami. Dzięki bardzo, miłego dnia, popołudnia, wieczoru, cześć. Siemano. Siema.